witam bardzo serdecznie. Krzysztof Miszkę, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego we Wronkach. Od 1 marca weszły w życie nowe dowody osobiste i z tego, co słyszymy, sprawiają wiele problemów. To znaczy, same dowody nie tyle, co ich wyprodukowanie. Proszę mi powiedzieć, jak to jest w Urzędzie we Wronkach? Nie, no generalnie nie możemy narzekać. My na dzień dzisiejszy, na tą chwilę, mogę powiedzieć, że wreszcie zadziałały nam wszystkie komputery. Na pewno jest to czasochłonne, dłużej trwa. Raz, że urzędnicy są dobrze przygotowani, dlatego że wszystkie egzaminy zdawali wcześniej, zanim został system uruchomiony. Także przygotowani są do tej pracy, aczkolwiek no, zanim coś się w systemie, że tak powiem, zapisze, to niestety czekamy na to. Kółeczko się kręci, a my czekamy, aż nastąpi to zapisanie. W związku z tym to czasochłonne jest na pewno. No ale jeśli chodzi o działanie systemu, no to w porównaniu z tym, co mam kontakty z innymi urzędami, to no całkiem nieźle nam to wychodzi. Druga rzecz, jeśli mówimy o dowodach osobistych, jeśli chodzi o rejestr stanu cywilnego, to ustawa dopuściła możliwość, że urzędy stanu cywilnego mogą pracować na podstawie nowych przepisów, ale według starych zasad, jeśli chodzi o program, to znaczy nie muszą obligatoryjnie przez pół roku wejść do tego systemu RST. Z tego, co dowiedziałem się w koło urzędów tu wszystkich pokrewnych, nie weszli do tego systemu. Dali sobie miesiąc czasu, niech to wszystko zadziała. Ja wszedłem, wczoraj zdecydowałem, wprowadziłem dowód osobisty, przepraszam, wprowadziłem akt zgonu. Od początku do końca go, że tak powiem, załatwiłem, aczkolwiek wyszedł w trakcie zapisu błąd, ale błąd i w końcu z programu, a mianowicie, że konkretna sytuacja wyglądała następująco, zmarła kobieta, obligatoryjnie poprzez wprowadzenie wniosku do tego systemu mąż powinien być wdowcem, a nie został wdowcem. I został kawalerem? Nadal był żonaty, więc no ale po jakiejś godzinie udało mi się dojść do tego, jak można obejść ten błąd programu. I zrobiłem to ręcznie, udało się na dzień dzisiejszy, wszystko jest ok. Rozumiem, czyli jeśli jakieś błędy występują, to poprawiacie ręcznie. Rozumiem, że zgłaszacie to problem. Wszystko da się. To jest właśnie ten problem, że jeszcze są niektóre elementy, na które twórca programu nam wskazuje, które oni jeszcze opracowują, usprawniają tak, żeby te błędy no, powrzucać systemu. Wracając jeszcze do dowodu osobistego, zniknął z zapisów adres zamieszkania. Czy to w jakiś sposób przeszkodzi Urzędowi Stanu Cywilnego, czy ewidencji ludności? Samej ewidencji, czy Urzędowi Stanu Cywilnego w żaden sposób to nie przeszkadza, dlatego że każda osoba, jej dane są zarejestrowane w systemie PESEL, a my się kierujemy numerem PESEL danej osoby. Jeżeli w ten system zostanie wprowadzony numer PESEL, będzie czy to są dowody osobiste, czy USC, czy ewidencja, to wystarczy nam numer osoby, wpisujemy i my wszystkie dane mamy tej osoby. Zarówno zameldowania bieżącego, jak i poprzednie, wszystko zostało przeniesione z rejestru do tego teraz głównego rejestru. No, ale jeśli na przykład zmieni miejsce zamieszkania, to kiedyś musiałam zmienić dowód i zmieniło się PESEL, a w tej chwili jak to wygląda? W tej chwili nie musi, dlatego że na nowym dowodzie osobistym nie ma miejsca zamieszkania. No właśnie, a skąd baza PESEL będzie wiedziała, że zmieniła miejsce dlatego, zamieszkania? Dlatego, że jesteśmy w centrum. Powiem tak, no jesteśmy w jednym, jakby na jednym serwerze, czy na, powiedzmy na jednym komputerze gromadzone są dane wszystkich osób w Polsce. Według numeru PESEL, to jest ta baza PESEL, z której czerpią wszystkie inne programy. Jeżeli w tą bazę ktoś, powiedzmy ja wyjeżdżam do Poznania, zmienia miejsce zamieszkania, stwierdziłem, że przemeldowuje się, więc wchodzę do najbliższego urzędu ewidencji ludności i wypisuję stosowny wniosek, pani go przyjmuje, wprowadza bazę PESEL i automatycznie w tej bazie ja mam nowe miejsce, które podaję zamieszkania i wszyscy to widzą w Polsce jednocześnie.
Każdy, kto wchodził w PESEL, wie, że ta osoba, to się działa automatycznie. To jak ja wprowadzam, to nie ma czasu jakiegoś, że to się uaktualnia, jak kiedyś było. W tej chwili na bieżąco każdy widzi i mogę jechać dalej 10 km, wystąpić o nowy dowód osobisty. Mm-hmm. Tam też wchodzi pani w PESEL, pobiera wszystkie dane i produkuje mi dowód. Także nie ma problemu. Czy jeśli moja córka urodziła się w Czarnkowie, mogę u was pobrać w tej chwili już akt urodzenia? Tak. Dostanę go od ręki? I tu jest problem. Docelowo tak będzie. Od dnia 1 marca, jak weszły nowe przepisy, ta baza aktów stanu cywilnego była pusta. Tu siuteńka. Poprzez to, że ja wprowadziłem akt zgonu wczoraj, to on, ten akt już jest, ale to ten akt. Innych zgonów wcześniejszych, późniejszych nie ma. W związku z tym, że należy dokonać migracji aktu, tego wersji papierowej, którą mam tutaj, zmigrować go. I teraz, jeżeli pani przychodzi i mówi do mnie, że chce akt, powiedzmy, urodzenia, urodziła się pani w Czarnkowie, to ja tak przyjmuję od pani tą wiadomość i dalej. Praktycznie to wygląda w ten sposób, w związku z tym, że nie wszystkie urzędy weszły w ten rejestr, o którym mówi, w którym my jesteśmy, to dzwonię pod numer Urzędu Stanu Cywilnego w Czarnkowie i pytam pierwszą rzecz, czy jest w systemie. Jeżeli pani mówi, że nie, no to po prostu pismo, proszę o przesłanie tego aktu według starych zasad. Jeżeli pani jest w systemie, to nie ma problemów, to wtedy ja zlecam to poprzez program. Jeżeli już wiem, że Czarnków jest na pewno w PLG, to ja przez program wydaję zlecenie wprowadzenia do tej bazy aktu pani urodzenia. Ta pani ma na to 7-10 dni, 10 dni w tym wypadku. To mogę zaznaczyć jako priorytet, no ale to też zależy od tamtego urzędnika, jego czasu i możliwości wprowadzić. Może wprowadzić za 5 minut, on już będzie, ale może maksymalnie za 10 dni. Dlatego jak ktoś do mnie przychodzi i chce taki odpis, no to ja najlepiej umówić się, że na pewno za 10 dni będę. A jeżeli chce dowiadywać się, to proszę zadzwonić, może już wyjdzie, może będzie za 2 godziny. Nie? No właśnie. A proszę mi powiedzieć, taki obligatoryjny czas wprowadzenia dla wszystkich urzędów jest jakiś określony? Nie jest określony, jeśli chodzi o migrację. Do końca roku jest określony tylko migracja aktów tegorocznych, czyli te wszystkie, które sporządzone zostały do dnia 1 marca, ja czy każdy urząd musi zmigrować do końca tego roku. Czyli docelowo nie wiemy, ale docelowo jest to dobry program, uważam. Tylko, że jeżeli to wszystko będzie sprawnie działało, to znaczy myślę o łączach przede wszystkim, bo sama charakterystyka programu jest też dobra. No, może jest niezbyt czytelny jak poprzedni, który używaliśmy, w związku z tym, że są rubryki, które są tak praktycznie wykorzystywane tak rzadko, a mianowicie już, żeby nie być gołosłowny, tłumacza, na przykład jest taka rubryka, że się dane tłumacza wypełnia, albo biegłego. Takie rzeczy, powiem szczerze, tłumacza to w ciągu 10 lat zajmowania tego stanowiska 3-4 razy może miałem. Czyli po co technicznie mi się to, te strony wyświetlają, zabierają czas, bo ja tak je umijam. Intuicyjnie może mógłby być lepsze, ale jest jak jest, pewnie się z czasem przyzwyczajimy do wszystkiego. No myślę, że to wszystko. Na razie zobaczymy jeszcze, co nasi czytelnicy na to, jak będą jeszcze jakieś pytania. Bardzo dziękuję. Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu, Krzysztof Miszka, kierownik. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No super.